Odbacite od sebe sva nedjela svoja, govori Gospodin, i načinite sebi novo srce i nov duh. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama, Pan s vami. I s duhom tvojim. Čitanje svetog Evangelija. Slova Evangelii według świętego Mateusza. Tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, była modlitwa była częścią składową dla każdego z Żyda wierzącego. Mieli osobiste modlitwy rano, wieczorem, modlili się w świątyni, w synagodze, w domach. I Jezus, jako Syn swego narodu, już był zapoznany z modlitwą. Jezus modlił się często i długo. Wspomnę tylko o pewnych momentach, które zostały wyliczone w Ewangeliach. On modli się przed swoim chrztem. Następnie tej nocy, zanim będzie miał wybrać 12 uczniów, modli się. Następnie na górze przed przemienieniem. Modli się w ogrodzie oliwnym, gdy przygotowuje się do swojej męki i tak dalej, i tak dalej. Można by powiedzieć, że przed każdym ważnym momentem w swoim życiu Jezus się modli. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak uczy swoich uczniów odmawiać Ojcze nasz, a w innej Ewangelii Łukasza również uczniowie widzieli, że się modli i powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. Jezus uczy ich modlitwy Ojcze nasz, jednakże nie przekazuje im prostych formuł, które gdzieś usłyszał, czy też przepisał i dał im kartkę, aby każdy miał u siebie tę kartkę i powtarzał te modlitwy, lecz po prostu przekazuje im swój sposób modlitwy. I z tego powodu ta modlitwa Ojcze nasz, która jest najbardziej cytowaną i odmawianą z powodu nas, katolików, i wszystkich wspólnot katolickich, które wierzą w Jezusa Chrystusa, wszyscy odmawiają modlitwę Ojcze nasz, w odróżnieniu od innych modlitw, które odmawiamy lub nie, ale Ojcze nasz odmawiamy wszyscy. To jest prosta modlitwa. Jezus najpierw uczy swoich uczniów, nie wszystkich, gdy poprosili Go, aby nauczył ich modlitwy, uczy swoich uczniów, a później modlitwa staje się częścią nie tylko pierwszego Kościoła, ale i poszerzyła się na cały świat i stała się naszym dziedzictwem duchowym.
Tertulian mówi, że Ojcze Nasz jest streszczeniem całej Ewangelii, że jest tu wszystko. Cyprian mówi, że jest to streszczenie nauki niebieskiej, a święty Tomasz z Akwinu twierdzi, że modlitwa Ojcze Nasz to najbardziej doskonała modlitwa ze wszystkich. I dziś wieczorem Ewangelia, którą słyszeliśmy, gdy Jezus poucza swoich uczniów, daje im kilka wskazówek przed modlitwą Ojcze Nasz, a to jest, aby nie byli obłudnikami. Mówi, że oni stoją na rozdrożach dróg. I tak samo czynili faryzeusze, a obłudnicy to ci, którzy chcą, by inni ich widzieli. Idą do przodu i nie tylko modlą się na stojąco, gdy człowiek modli się na stojąco, jest lepiej widoczny, aby ludzie mieli jak najlepsze myślenie o nich i uważali za pobożnych. I choć w rzeczywistości to nie wywołuje w nich żadnego owocu. I przypomina drugą rzecz. Mówi, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. To znaczy, nie wyliczajcie, nie spieszcie się, nie wypowiadajcie wielu słów, bo już w Starym Testamencie mamy wiele przykładów. Jeden to spotkanie pomiędzy Eliaszem i prorokami Baala, które zakończyło się ich śmiercią, mieli złożyć ofiarę, było ich 400, oni krzyczeli, wołali przez cały dzień jak najgłośniej i Eliasz żartował z nich, krzyczcie głośniej, być może wasz Bóg was nie słyszy, być może śpi. On wiedział, że z tego nic nie będzie. I kiedy się zmęczyli, zobaczyli, nie ma żadnego owocu, teraz powiedział, teraz ja i polał wodą ołtarz i wzniósł ręce do swego Boga. Od razu zapłonął ogień i od razu został wysłuchany. Bo Jezus mówi, nie bądźcie gadatliwi, gdyż tacy myślą, że przez wzgląd na wielomóstwo będą wysłuchani. My jesteśmy w niebezpieczeństwie, tak jak i ci na początku, albo jak Żydzi, że tylko wyliczamy, a nie postawiliśmy tego głównego warunku we wszystkich rzeczywistościach duchowych i w wyrzekaniu się podczas Wielkiego Postu. Młodzi na przykład wyrzekli się słodyczy, jedni powiedzieli, nie będziemy pić gazowanych soków, ci, którzy piją alkohol, wyrzekli się alkoholu, kawy. Niektórzy oglądają seriale i nie będą ich oglądać w Wielkim Poście. Więcej czasu przeznaczą dla Boga. A gdy zapytacie ludzi, jaki jest motyw, nikt nie zna motywu. Motywem jest miłość. Wszystkie te wyrzeczenia, jest ich wiele, muszą być niczym piękny prezent zapakowany w miłość. I to musi być powód. Panie, ja, który jestem słabą istotą, grzesznym człowiekiem, na tę miłość, która przemawia do mnie z krzyża, która na mnie patrzy, ja pragnę odpowiedzieć swoją miłością. Choć nie jest Ciebie godna, jest mała, zraniona i uboga, ja odmówię to z miłości. I nasze pójście na mszę świętą, modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa różańcowa i dawanie drugiemu, pomaganie, caritas i inne rzeczy przyjmują inny, głębszy wymiar. I wtedy rzeczywiście jesteśmy prawdziwymi synami i córkami Boga, bo kieruje nami ten duch miłości. Dlatego modlitwy należy rozpocząć sercem, tak jak Matka Boża uczy nas od wielu lat w Medjugorju, mówiąc, drogie dzieci, módlcie się sercem. A co znaczy modlić się sercem? To nic innego jak z miłością. I wasze przybycie tutaj, wasza pielgrzymka musi być z miłości. Matko Boża, pragnę do Ciebie przybyć. Chcę iść do Twego Syna Jezusa. Pragnę, aby ta miłość mnie przeniknęła, abym powrócił nawrócony i przemieniony do swego domu, wyspowiadany, abym mógł wybaczyć komuś, komu nie mogłem wybaczyć, abym mógł rozpocząć nowe życie, odmawiać różaniec codziennie, bo to jest celem pielgrzymki. Celem jest przemiana. Pielgrzymka to nie jest turystyka religijna, zwłaszcza z tego względu, że tu nie mamy jakiejś turystyki. Mamy dwa wzgórza pełne kamieni, kościół, który nie pochodzi z XV wieku, więc jeśli chodzi o turystykę, nie ma tu nic.
ale jest coś o wiele większego, potężniejszego i mocniejszego, a to jest bliskość Boga i miłość Matki Bożej, której tu niemal możemy dotknąć. Jezus uczy swoich uczniów, że Królestwo Boże jest już obecne i każdemu człowiekowi proponuje pełnię życia. Tak jak w niebie, niech tak będzie i na ziemi. Dlatego w nas musi być ta tęsknota za Królestwem Niebieskim. A mieć to pragnienie oznacza mieć pragnienie świętości. Niektórzy mówią, o, gdybym tylko mógł iść do czyśćca, to jest o wiele lepsze niż piekło, a powoli później ktoś będzie opłacał za mnie mszę, więc przeskoczę do raju. To jest błędne. Musimy mieć w sobie to pragnienie, aby od razu, bezpośrednio iść do raju tą drogą. I temu służy nabożeństwo ludowe i wszystkie sakramenty, abyśmy szli na spotkanie z Bogiem, który na nas czeka, abyśmy radykalni byli w 100% dla Niego, a nie połowiczni, czyściec, a później raj. Nie, tam też nie jest przyjemnie, nie jest tak jak w piekle, ale nie jest też dobrze, o czym czytamy w życiorysach mistyków, którzy mieli wizję czyśćca. Modlić się sercem oznacza być otwartym na Boga i pozwolić Mu, aby On działał. Pewna opowieść mówi o tym, że proboszcz był w jakiejś malutkiej parafii. Codziennie musiał 4 godziny iść pieszo do kościoła przez głęboki las. Aby dotrzeć na czas, musiał jeszcze w ciemnościach, wcześnie rano, wyjść z domu. Któregoś ranka proboszcz znalazł się w lesie i usłyszał grzmoty, które mówiły o tym, że spadnie deszcz. Uklęknął, pomodlił się do Boga, aby powstrzymał deszcz, dopóki on nie dojdzie do kościoła. I pomodlił się, aby Bóg chronił jego szatę, habit i księgi, które niósł. Ale po modlitwie deszcz zaczął padać jeszcze mocniej i doszedł do kościoła całkowicie przemoczony. Głosił homilię bez zachwytu, bo Bóg nie wysłuchał jego modlitwy. Gdy wrócił do domu, nie mógł nawet jeść. Zaczął rozmyślać o tym, czy ma kontynuować, czy też zrezygnować z kapłaństwa, bo nie mógł już służyć Bogu, który nie wysłuchuje jego modlitw. Wydawało mu się, że jego modlitwy nie mają sensu i że nie są w zgodzie z jego głoszeniem. Gdy o tym rozmyślał, czy pozostać, czy też zrezygnować ze swojej posługi, 3 młodych ludzi weszło do jego urzędu i powiedzieli: księże proboszczu, przyszliśmy, by powiedzieć i dodać odwagi, że musi ksiądz służyć Bogu, bo on jest żywym Bogiem. Proboszcz zatrzymał się na chwilę i chciał usłyszeć coś więcej o tym wszystkim i co oznaczają te ich słowa. Oni pokazali mu pieniądze i powiedzieli, że jacyś ludzie zapłacili im, aby go zabili, bo jego modlitwy i homilie przeszkadzały czarownicom i wróżbitkom, które były w tej wsi. I czekali na niego w środku lata, gdzie nagle zaczął padać mocny deszcz i zmoczył siarkę, która była przygotowana, aby strzelać do niego. Byli w szoku, patrzyli na przechodzącego proboszcza, ale nie mogli wypełnić swojego strasznego zamysłu. Gdy to usłyszał, proboszcz tylko uklęknął na kolana, podziękował Bogu i obiecał, że będzie mu służył przez całe życie, mówiąc: mam Boga, który nigdy mnie nie rozczaruje. Wierzę, bracia i siostry, że ten przykład przypomina nam o pewnych wydarzeniach z naszego życia, kiedy modliliśmy się o wolę Bożą, ale tak jakoś by zrealizowała się nasza wola, choć modlimy się, bądź wola Twoja, ale byłoby idealnie, gdyby wola Boża zharmonizowała się z naszą wolą. Właściwie odwrotnie, nasza wola powinna zgadzać się z wolą Bożą. A co jest wolą Bożą? Wola Boża to nic innego, jak tylko nasze zbawienie.
Modlitwa to rozmowa, w której pragniemy coś powiedzieć Bogu, a do rozmowy zawsze potrzebne są dwie osoby. Często nasza modlitwa bywa jedynie monologiem. Mówimy i mówimy i mówimy, a nie zostawiamy czasu na milczenie i na to, by pozwolić, by Bóg mówił do nas i powiedział, czego pragnie. Nowoczesny człowiek, młody, gdziekolwiek się odwrócimy, w tramwaju, w samolocie, autobusie, gdziekolwiek. Młodzi ludzie są zajęci, nie patrzą nawet na przyrodę, lecz są przyklejeni do ekranów, do trzech. Wielkiego ekranu, telewizora, średniego ekranu, komputera i małego komórki. Gdziekolwiek się nie odwrócimy, wszędzie te ekrany, a młodzi są pod naciskiem, bo od najmłodszych lat zachęca się, by potrafiły paluszkami szukać określonych aplikacji, piosenek, bajek. I to wszystko dlatego, aby rodzice nie musieli się nimi zajmować. I powoli również nasze modlitwy wyglądają jak wiadomości z Vibera czy WhatsAppa. Są zbyt szybkie, proste. Nawet nie zapisuje się liter tak jak trzeba, tylko jakieś skróty. Tak jakbyśmy chcieli Bogu tylko wypowiedzieć jakąś krótką modlitwę, aby to zrobić i uspokoić swoje sumienie, że to uczyniliśmy. To nie są żadne modlitwy, to jest oszukiwanie. Tak jak na przykład gracz podczas meczu. Przychodzą przed meczem 45 minut, aby się przygotować, rozgrzać. Albo jeżeli chcemy iść do teatru, musimy przyjść minimum 15 minut wcześniej, aby znaleźć miejsce. Albo gdziekolwiek, na jakieś wydarzenie, zawsze przychodzimy wcześniej i przygotowujemy się. A tak samo powinniśmy przychodzić wcześniej na mszę świętą. Dlatego z tego powodu w Medjugorju, gdy wprowadzono dwa różańce, nie zostały wprowadzone, aby wypełnić program Radia Mir Medjugorje, lecz to jest przygotowanie do mszy świętej. Również do osobistej modlitwy potrzebujemy czasu i to w najlepszej części dnia, nie tylko okruchy dnia wieczorem, gdy nie możemy już patrzeć na oczy i chce nam się spać. Rano przed pracą mamy tylko 3 minuty, nie możemy się modlić i tylko uczynimy znak krzyża, lecz ta najlepsza część dnia, kiedy jesteśmy skoncentrowani, bo zawsze znajdujemy czas na to, co lubimy. Zastanówcie się, co lubicie, co jest waszym hobby, gdzie czujecie się najlepiej. Na to wszyscy mamy zawsze czas. A jeśli kocham Boga, jeżeli czuję się dobrze w Jego bliskości, powinienem znaleźć czas również dla Niego. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem i jakość nie tkwi w długości, lecz w tym, że jesteśmy połączeni z Ojcem. W modlitwie spoglądamy na oblicze Boga, tak jak Jezus, który jest na górze przemienienia. I jak mówi Ewangelia, gdy się modlił, nie mówi, gdy chodził, lecz gdy się modlił, Jego twarz się przemieniła. I za każdym razem, gdy się modlimy, nie tylko nasza twarz może się przemienić, lecz zmienia się, przemienia również nasza dusza, uczucia, plany, wolę. Wszystko to poddaje się woli Bożej, dlatego modlitwa jest drogocenna. I Matka Boża tutaj w 80% orędzi mówi, módlcie się, a my tego nie czynimy. My szukamy cudów, my szukamy jakichś innych dróg. I nie chcemy jechać główną magistralą, lecz polną drogą. I jesteśmy ludźmi o zatwardziałym karku, jak Izraelici. W całej historii tyle razy widzieliśmy. Człowiek jest pyszny. I gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, modlitwa też nie jest na pierwszym miejscu, ani nic innego. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Tu w Medjugorju, w ciągu tych 39 lat jesteśmy świadkami tego, jak wiele razy ludzie się zmienili, zwłaszcza ci, którzy tu mieszkają i stale spotykają pielgrzymów. Kiedyś spotkałem pewną kobietę, która dała świadectwo. Mówi, wysiadłam z autobusu, dopiero co przyjechałam, nawet się nie rozpakowałam.
było popołudnie, różaniec. Przyszłam tutaj z lewej strony kościoła. Wszystko było pełne. Było lato, pielgrzymi ze wszystkich stron. I kiedy widziałam tu 20, 15, nie wiem, kilkanaście tysięcy ludzi, wszyscy pobożni, trzymają różańce w ręku, setki ludzi się spowiada, nagle coś się we mnie złamało i zastanowiłam się, czy jestem normalna, czy jestem szalona, czy oni są szaleni. Z kimś coś tu nie jest w porządku. Oczywiście widziałam, że to ja jestem zacofana i żyję życiem grzesznika. Czyniłam różne rzeczy i byłam ślepa, tak jakby jakieś zasłony spadły z moich oczu i nagle doszło do nawrócenia. I oczywiście później wzrastała i wzrastała. Tutaj również setki kapłanów otrzymało swoje powołanie. Ile moglibyśmy ich wyliczyć? Nikt nie zna tej liczby, ile jest tu nawróconych serc, bo to wulkan miłości Bożej, rzeka miłości Bożej, która wypłynęła w 81 roku, 24 czerwca. Ona płynie również dziś i my jesteśmy częścią tej rzeki. I zakończę świadectwem pewnego kapłana z USA, który tu w Medjugorju otrzymał powołanie. Powiedział, po raz pierwszy przybyłem do Medjugorja w 1997. Przyjechałem z dwóch powodów. Pierwszy to urlop w Europie, przynajmniej myślałem, że to jest to. A drugi, aby mógł się pochwalić w szkole przed przyjaciółmi. Tak więc w Medjugorju po raz pierwszy po 6 latach się wyspowiadałem. Wtedy jeszcze był młodym chłopakiem. Tu nauczyłem się modlić, odmawiać różaniec. Po raz pierwszy w życiu poczułem głęboki wewnętrzny pokój. Przyjąłem Kościół katolicki, choć w istocie nie rozumiałem całej jego nauki, ale zdecydowałem się przeznaczyć na to czas i ponownie tego się nauczyć. Tu doświadczyłem nawrócenia serca. Choć byłem katolikiem, przez większość czasu czyniłem to powierzchownie. W Medjugorju moja wiara zapłonęła. Czas, który tam spędziłem, otworzył mnie na miłość Bożą i pomogło mi stać się wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Wróciłem do Medjugorja w 2001 roku, przed wstąpieniem do seminarium i umocniłem swoją decyzję do czynienia woli Bożej. Bracia i siostry, gdy rozmyślamy o owocach Medjugorja, o Bożych owocach w naszym życiu, które zawsze są owocem działania Boga w nas, poprośmy Boga, aby ten wielki post był dla nas całkowicie inny i owocny. Abyśmy to, co obiecaliśmy Jezusowi na początku, było przeniknięte Jego miłością. Tak, aby w nas opieczętowało ponownie nasze serce i dusze pragnieniem świętości. Tak niech się stanie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.